Dla niektórych klubów przerwa spowodowana meczami reprezentacji bywa zbawienna, dla Lecha Poznań niekoniecznie. Wielu piłkarzy udało się na zgrupowanie kadry narodowej, co zdecydowanie nie ułatwiało sztabowi szkoleniowemu przygotowań do piątkowego meczu ze Śląskiem. Musimy sobie z tą sytuacją poradzić, musimy zapomnieć już o tej przerwie. Dzisiaj mieliśmy trening dłuższy niż zazwyczaj dzień przed meczem, bo pierwszy raz się spotkaliśmy w tym szerszym gronie i mam nadzieję, że to wystarczy. Zawodnicy są bardzo zmotywowani, wiedzą o co gramy, wiedzą jaka jest stawka. W gronie kontuzjowanych znajdziemy Artura Sobiecha, który nabawił się nowego urazu, a także Bartosza Salamona. 30-letni stoper rozpoczął leczenie po naderwaniu mięśnia przywodziciela w meczu Polska-Szkocja. Nie wiadomo, kiedy wróci do treningów. Wszystko będzie zależało od organizmu Bartka. Jak szybko te struktury się zrosną, jak szybko Bartek będzie mógł wejść w jakikolwiek trening, powiedzmy. Także czy zobaczymy go do końca tego sezonu? Ja wierzę, że tak. Ja wierzę, że tak i też wczoraj rozmawiałem z Bartkiem, widzę, że też jest bardzo optymistycznie nastawiony. W obliczu kontuzji Salamona jednym z kandydatów do gry w pierwszej jedenastce jest Lubomir Szatka. Możliwe jest także przesunięcie Tomasza Kędziory na pozycję środkowego obrońcy. Tomek jest uniwersalnym zawodnikiem, może też grać na środku obrony, w razie konieczności też i na lewej stronie obrony zagra. Także Tomek nam tutaj daje opcje pewne, także cieszę się, że do nas dołączył. Przeciwnik Lecha ma za sobą burzliwy okres. Na początku marca ze stanowiskiem pierwszego trenera Śląska pożegnał się Jacek Magiera, a zastąpił go dobrze znany w Poznaniu Piotr Tworek. Od tego czasu w meczach o stawkę wojskowi zremisowali bezbramkowo z Radomiakiem Radą i pokonali Wisłę Płock 2-1. Formuła Jacka Magiery w Śląsku Wrocław już była nieco wypalona, dlatego przyjście trenera Tworka na pewno dużo zmieni w Śląsku. Pod względem takim charakterologicznym bardziej, bo powiedzmy sobie szczerze, że zmian w składzie za dużo nie może zrobić, z tego powodu, że Śląsk ma przede wszystkim dosyć wąską kadrę. Do końca sezonu ligowego pozostało tylko 8 meczów. Lech zajmuje trzecie miejsce, mając tyle samo punktów co drugi Raków Częstochowa i oczko mniej niż Pogoń Szczecin. Potrzebujemy serii wygranych meczów. Niewątpliwie, bo sytuacja jest o tyle trudna, że oczywiście jeden punkt w tabeli to nie jest przepaść, jak do zdobycia jest 24, ale to są dwie drużyny, z którymi się ścigamy, nie tylko jedna. Także tu skala trudności jest dużo wyższa. Pierwszy gwizdek we Wrocławiu zabrzmi o godzinie 20:30. Arbitrem meczu będzie Krzysztof Jakubik.